Pół godziny. Ja jak już się wezmę za nagrywanie, to ciągle jakieś dogrywki robię, no ale jeszcze jednak nie dokończyłem z tym Sharpem, bo okazuje się, że to jest właśnie jeden ze sprzętów, które przez AUXa na Diorce grają też prawidłowo, tak? PM22, bo do tej pory sprzęty, jakie testowałem przez Diorę na AUXie, to tylko PM22 gra czysto. I właśnie ten Sharp, bo JVC coś strzela w lewym kanale, a na pozostałych sprzętach, które testowałem, czyli AK-44 i Panasonic D55, totalnie harczy ten lewy kanał, a Sharp, co się okazało, gra czyściutko, równomiernie grają te obydwa kanały, co wam pokażę na tych technorurach, bo właśnie też można sobie słuchać z USB, bo no chciałem z USB posłuchać tych rur przez Diory, ale na Diorze z D55 lewy kanał totalnie beznadziejnie grał, harczał. Z JVC, który ma USB, już trochę lepiej, ale takie strzelanie też było denerwujące. A co się okazało, wystarczyło tego Sharpa podłączyć i jest wszystko idealnie. Także dzisiaj ten no, Sharp przechodzi swój renesans taki. No. Znaczy, ja daję na wieży na maksa, a tutaj mam ściszone. To jest prawy kanał, to jest lewy kanał. Wszystko czysto, prawidłowo. No tyle, że ta muzyka taka trochę kurczę, akurat ta trochę byle jaka. Tutaj jest sporo utworków, które chętnie bym sobie na płytki pozgrywał, ale strasznie mi się nie chce przy tym ślęczyć, bo jest bardzo dużo przebierania. Także na razie to wszystko jest sobie na USB, ale może kiedyś się zajmę przegrywaniem tego wszystkiego. No ale z Sharpa też zamiast z PM22 mogę sobie i radia słuchać, i CD mogę sobie słuchać. Właśnie tutaj kombi zapakowałem, nie muszę używać PM22 do tego celu. Tylko szkoda, że no, pilota nigdzie do tego nie szło dorwać. Kiedyś czekałem 3 miesiące w jakimś sklepie internetowym, gdzie podobno już był zamówiony, szedł, a chyba jakoś nie doszedł i musiałem anulować, znaczy sami mi anulowali to zamówienie, kasę zwrócili, także no nie doczekałem się pilota do tego Sharpa. Nie wiem jaki to jest pilot, żeby jakiś zastępczy do tego pasował, ale nie wiem jaki, na Allegro nie mogę znaleźć, wpisując zastępczy pilot do Sharpa GX-M10, nic mi tam nie wyskakuje, ale może kiedyś uda mi się znaleźć do niego pilota, bo to jest naprawdę bardzo fajny sprzęt, strasznie mi się podoba. Trochę te soprany zdejmę, bo za bardzo zacinają. No i git, zrobię sobie tutaj trochę te płyty, muszę posprzątać na dole miejsce na tego Sharpa, żeby mi się łatwo operowało, nie mając pilota, bo do PM22 przynajmniej mam pilota. No ale ja chcę sobie posłuchać z USB, to akurat mi przypasował Sharp, bo już się martwiłem, że na większości problemów będzie taki sam problem jak właśnie z AK-44, D55 czy Philipsa, chociaż jeszcze z DT-75 nie testowałem, ale to bez różnicy, bo mi chodzi o USB, a z USB mam tylko 3 sprzęty, czyli właśnie wspomniany D55, ten JVC NB200 i ten Sharp. I na szczęście ten jako jedyny z USB dobrze współpracuje z tą Diorką. Ale dobra, to już tylko tak informacyjnie, a w międzyczasie wlatuje film z długiego takiego no podsumowania tego Sharpa po około półtora roku w kontekście no odnośnie wież, których kiedyś nie miałem. Także już zmykam, trzymajcie się, hejka.